bardzo dbał o tą odporność psychiczną i fizyczną. Kiedyś, później, po wojnie, gdy był we Włoszech, poszedł do zoo, ogrodu zoologicznego i akurat były klatki z ptakami, z orłami. Pilecki wziął ręką za klatkę, oparł rękę o klatkę i wtedy usiadł orzeł i wbił mu te swoje szpony w dłoń. To musiało bardzo boleć, ale ten nie cofnął dłoni, tylko czekał, aż orzeł odleci. To była jego wyćwiczona odporność na ból. Ale żeby coś takiego wyćwiczyć, to właśnie musimy przerobić to, co mamy w głowie. Niekonieczne nam są mięśnie. I dzięki temu, dzięki tej odporności, on pokonał strach. Pokonał to, co jest naturalne. Otóż Pilecki, słuchajcie, miał pecha. Bo pewnie, gdyby urodził się w innych czasach, to byłby malarzem albo pisarzem. Ponieważ miał zdolności artystyczne, szczególnie właśnie malował, rzeźbił i jego wnuczka wykłada teraz na Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie, więc to w rodzinie już była widać taki talent. I on chciał zostać malarzem, nawet dostał się na studia tego typu. Studiów nie skończył, ponieważ nie miał na nie pieniędzy, musiał zarabiać, ale to później. Natomiast urodził się w takich czasach, że nie mógł swoich marzeń spełnić. Urodził się, gdy Polski nie było na mapach, w 1901 roku. Nie wiem, jak to jest widoczne, ale do góry nogami właśnie. To, co zielone z tej strony, to zajęła Rosja. Carica. To, co różowe, to zajęła Austria. Tu z boku to, co niebieskie, to zajęły Prusy. I Polski nie było. Gdy Witold Pilecki się urodził, to na tym terenie był zabór rosyjski i władał tymi terenami naszymi car rosyjski. W szkole mówiono tylko po rosyjsku, był zakaz mówienia po polsku. Kto mówił po polsku, na przykład nawet na przerwach i podczas zabawy, mógł być usunięty ze szkoły z wilczym biletem, to znaczy do żadnej szkoły nie mógł być już potem przyjęty. I wtedy co? Bez wykształcenia, nie miał pracy, było kiepsko, tak? No, miał właśnie takiego pecha, że urodził się w tych czasach. I wtedy o to, żeby dzieci mówiły po polsku, jego rodzeństwo i inne dzieci Polaków dbały przede wszystkim matki. I w rodzinie Pileckiego było tak samo. To matka uczyła dzieci historii Polski, historii malarstwa, literatury, ale to było zakazane. Żeby czytać dzieciom książki po polsku, no to ona musiała te książki ukrywać. No my sobie trudno nam wyobrazić sobie takie czasy, gdzie jest zakaz mówienia po polsku, czytania po polsku, a w szkołach nauczyciele wyśmiewali się z uczniów Polaków. Jeśli czegoś uczeń Polak nie wiedział, to był śmiech na całą klasę, a przewodził temu nauczyciel. Jeśli mówili o historii Polski nauczyciele, to wyśmiewali się, jacy ci Polacy byli głupcami, że stracili swoją ojczyznę i jacy to są tchórze. Więc takie dziecko, gdyż słyszało codziennie coś takiego w szkole, mogło w to uwierzyć. Więc tutaj zadanie tej mamy było ogromne, żeby jednak ten jej syn zachował dumę z tego, że jest Polakiem. I jej się udało. Ale słuchajcie, wy teraz się urodziliście i macie jakieś marzenia. I wasi rodzice pewnie te marzenia podtrzymują. Szczególnie jeśli marzenia dotyczą tego, kim w przyszłości będziecie. Pewnie już niektórzy wiedzą, kim chcieliby być, tak? No pewnie ktoś chciałby być lekarzem, nie? No to czym? Kim? Kim? Bo czym? No czym to też nie wiadomo, tak? Jak
troszkę, wiecie, te mechanizmy wejdą do medycyny, to nie wiadomo, czym my będziemy, tak? No może ktoś chce być piłkarzem, może ktoś chce być aktorem, aktorką, fryzjerem, czemu nie? Fryzjerzy bardzo dobrze zarabiają. I to wasi rodzice mówią, uczcie się, to się wasze marzenia spełnią. A rodzice Witolda Pileckiego i podobnych dzieci w tamtych czasach mówili, mama mówiła Witoldowi Pileckiemu, Witek, ucz się, ćwicz się w sztuce fechtowania właśnie szablą, ucz się strzelać, bo ty będziesz walczył za ojczyznę. Ona nie mówiła, ty będziesz tym. Mówiła, ty pójdziesz walczyć i prawdopodobnie zginiesz. Słuchajcie, bardzo trudno jest, wy szybko rośniecie, niedługo będziecie rodzicami, powiedzieć własnemu dziecku, że ono po to żyje, żeby zginąć za ojczyznę. To jest straszne. Natomiast wtedy tak było. Tak był wychowany Pilecki, tak był wychowany Józef Piłsudski. Jednemu i drugiemu matka mówiła, ty po to żyjesz na świecie, po to się uczysz, żeby iść, bić wroga, żeby Polska odzyskała niepodległość. A jeśli przy tym zginiesz, no to będziemy cię opłakiwać. Więc to jest straszne, ale ten mały Witek tak się tym przejął, że jego marzeniem było zostać dobrym żołnierzem. I on już jako dziecko z tym drewnianą szabelką sobie latał i bawił się w to, że walczy z wrogiem. Tam, gdzie oni mieszkali, pokażę wam, no tutaj z oddali to trochę kiepsko widać, to jest ojciec Witolda Pileckiego. Akurat z ojcem dzieci nie miały dobrego kontaktu. Ojciec wpadał czasami w szał i wszyscy musieli z domu uciekać. Dzieci, a była ich czwórka, dzieciom nie wolno było przy ojcu płakać. Jeśli płakały, to były karane. Jeśli on kazał im coś zrobić, to one nie mogły się skrzywić, a to były malutkie dzieci. Więc kontakt z ojcem był kiepski. Ojciec był leśniczym na dalekich kresach tego imperium carskiego rosyjskiego i tam urodził się Witold Pilecki, daleko, daleko w głębi Rosji. I matka bardzo się martwiła, że wszyscy wokoło mówią po rosyjsku i jej dzieci zapomną, jak to brzmi język polski. I gdy siostra Witolda Pileckiego, Marysia, i Witek byli już takim troszkę większymi dziećmi, matka przeprowadziła, zostawiła tego męża, przeprowadziła się do Wilna z dzieciakami. Dzieci poszły tam do szkoły. Wilno w jakim kraju teraz leży? Tu mamy Witka i ta mała to Marysia. Proszę. Na Ukrainie blisko. Proszę. Też blisko. Na Litwie, tak. Wilno leży na Litwie.